jest historia, którą napisało życie. Napisało życie, bo jak Monika chce wkręcić męża Mariusza, no to sami już się domyślacie, że będzie zabawa, no. Moniczko, budzimy Mariusza. Z jakiej okazji? Mamy dzisiaj sterylizację naszego drugiej suczki, kapli, bo jedna to kapli. A brak, no jest to jego pupilek, więc się denerwujemy. A co to za rasa, powiedz? Shih tzu. No właśnie. Tak, proszę. Halo, dzień dobry panu, witam serdecznie. Piotr Bąk, hodowca Shih Tzu. Witam. Proszę pana, otrzymaliśmy tutaj od weterynarza kontakt do pana. Przepraszam, że tak wcześnie dzwonię. Wie pan, chodzi o kapli i suczkę. Tak. Wie pan, suczkę, kapli. Ja się państwa strasznie długo naszukałem. Naszukałem się, ja państwa błagam. Umożliwcie jeszcze mojemu Benowi, żeby on z tą kapli mógł mieć szczeniaki. Proszę pana, ja widziałem zdjęcie kapli. To jest to wymaszczenie, na którym nam zależy. Mój Ben, pełny rodowód, proszę pana. Wielokrotny czempion, medalista. Wie pan, to zaskoczył mnie pan zupełnie tym telefonem. To jest, proszę pana, unikalne wymaszczenie. Przyjrzał pan się ostatnio kapli w okolicach ogona. Tam jest, proszę pana, taka plamka. To jest plamka, wie pan, są kraje, w których ta plamka ma znaczenie nawet religijne. Ludzie wizerunki tych Shih Tzu zamieszczają tylko z tyłu, by widzieć, jak wygląda ta plamka. Panie Mariuszu, bądźmy ludźmi w takich pieskich sprawach. Ojejku, wie pan, że ona ma być dzisiaj sterylizowana. No właśnie, dlatego do pana dzwonię, to jest ostatni dzwonek. Błagam, niech pan nie skreśla tej miłości. Wie pan co, no ja muszę do mojej żony zadzwonić, bo to jest w zasadzie jej piesek. Rozumiem. Wie pan, to może zapytajmy ją od razu. Cześć! Wstawaj, nie udawaj! Koniec spania, leniuchowania! Piesek jest do wyprowadzenia! Ale dajcie powiedzieć Mariuszowi, zaczął od Monika. No, no ma Mariusz, proszę. Monika? I co dalej? No, Monika, masz przerąbane. Nie możliwe. Zacząłem sprawdzać ogon, mówię, gdzie jest. Pewnie leżałeś i sprawdzałeś, co? To taka prostota. Ale pierwsze co ogon, mówię, kurde, plamka, mówię, cóż ta plamka jest unikalna, nie? Oj, hodowcy, normalnie. Nasza piesia nazywa się Budzilla i normalnie, jak słyszysz, rasowy egzemplarz. Znam, tak, słucham was i dałem się wkręcić. Pozdrowienia, cześć! Pozdrawiam. Wstawaj, nie udawaj. Maciek Rok i Irek Jakubek. Hity na maksa.